jak smakuje kebab za 500 zł i czy jest różnica między najtańszym kebabem za 11 zł? Oglądajcie i zostawcie łapkę w górę pod spodem, jeśli jadłeś kiedyś kebsa. Pokażmy, ilu nas jest. Najtańszy kebab w Warszawie. Ja już czuję kebaba, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Kosztował nas 11 zł. Odnalazłem historyczne zdjęcia z menu, które pokazywały, że ten kebab kosztował 5 zł. Co prawda czasy się zmieniły, ceny się też zmieniły, ale jak smakuje. Jestem ciekaw, czy tanie równe się złe. Uwaga. Razem trafiłem na surówkę. Jest suchy wciul. Mi smakuje, więc go zjemy. Ile tej sałatki zjesz? A, bo ci bez mięsa wzięli, to same warzywa. Nie, no nie żartuję. No, ile jeszcze gryzów zrobię, dopóki... O! O, jest mięso. Okej, okay. Nie smakuje, nie jest złe. Zostańcie do końca tego filmiku, ponieważ do końca nie wiem, czy będą jakieś przeboje łazienkowe, czy nie, połączone z żołądkowymi. Także zostańcie do końca, bo się dowiecie, czy jak się skończyło zjedzenie kebaba za dyszkę. Jest spoko, ale mięsa co kot napłakał. Teraz usłyszmy zdanie specjalisty. Dzisiaj spełniamy marzenia Jurka. Nie dlatego, że chciał zjeść najtańszego kebaba, tylko najdroższego. Kebab za 500 zł. Zawsze chciałem zjeść kebaba za 500 zł. Jureczek zostawił w samochodzie na przednim siedzeniu kebaba. Oceń fachowo. Jak coś, to będziemy mieli 12 poziom mowy system oceny, dobra? Czemu od 12? Od 1 do 12, bo ja tak w szkole miałem. Masz od razu mięso. Mhm. Czyli to chyba ja jestem pechowcem. Na razie sucho, nie? Jest sucho. Tam było napisane, że oni sypują... Kurwa, jakie sucho. Nie mogę tego połknąć, naprawdę. Bardzo ciężko połknąć to. Nie kupujcie tańcze kebabu. Pójdzie do normalnej restauracji. Ja zaraz będę miał szczkawkę, naprawdę. Bo nie mogę tego połknąć. Płaciłem za to 11 zł, a ty jeszcze masz czelność coś mówić. No, może. Ale powiem tak, taka ciekawostka, że kula mocy, taki ogromny z kebaba. To chyba Mister Krychy, tak, z Poznań, tak, Krycha. Tak. To jest mięso. To mięsko można kupić już gotowe w jakimś tam Sylgrosie, Makro albo jeszcze gdzieś. Za jakieś 250 zł. I wychodzi na to, że 100 gramów mięsa to wychodzi 3 zł, albo tam 2,5 złotówki tak naprawdę. Kopać do sosu. Jest ok już, nie? Jak jest sos? Jaki jest sos? Widzicie sos? Stąd wypływa? No nie ma sosu. Mal content. Przejdziemy już do Lublina po ten kebab. To jeszcze odwiedzimy najgorszego kebaba, który ma najgorsze oceny w Google. Odwiedzimy najgorszego kebaba, bo ten prek chciał, żeby to był najgorszy, a on nie jest najgorszy, jest bardzo smaczny. Nie, słuchajcie. Słabe. Byłem taki zachwycony pomysłem, żeby pojechać do najgorszego kebaba, ale poczytałem jego opinię, jest naprawdę grubo, ale jedziemy tam. Zadajmy sobie tę opinię. Dzień dobry. Kebab jechał ponad 1,5 godziny. Jest tak słony, że po każdym gryzie mnie pali żołądek i muszę popijać. Niefajny kebab. I najlepsze jest to, że chłop dodał zdjęcie kebaba, co jest okej, okay, a pod tym dodał zdjęcie siebie w spodniach i swojej dupy. Co jest? Ja widziałem na tym kebabie fajny komentarz. Ktoś robił zdjęcie kebaba, tylko już w śmietniku. Chyba 2,5-600 opinii. Kebab przesolony i leje się z niego niemiłosierdzie. O co chodzi? To jest ten kebab tu? Raz kozie śmierć. Jedziemy. Gotowi jesteście? Nie jestem głodny! Ale możemy jechać. Jak najlepszy kebab. Najlepszy będzie na końcu. Czy najlepszy? Najdroższy, bo za 600 zł. Wygląda smacznie. Ani trochę. Przed najgorszym kebabem szybka reklama. Myślę, że warto wysłuchać, ponieważ jest do zgarnięcia kasa. Co 3 minuty 20 zł, codziennie tysiak. Lodą główną jest 50 tysięcy zł, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak to zdobyć, to już tłumaczę, bo jest to banalnie proste. Kupujecie loda kaktus, tylko kaktus shake. Takiego, albo takiego. Jeszcze jest inny smak, to też ten może być, ale ja mam te dwa na przykład. I teraz bierzecie loda i po prostu go zjadacie. Już jedząc możecie tak naprawdę wziąć ten kod z patyczka i wejść na stronę kaktusshake.pl, wpisać ten kod i od razu się dowiedzieć, czy wygraliście, czy nie. Gorąco zapraszam do zabawy, a ja teraz idę jeść kebaba najgorzej ocenianego. Ale żeby się nastawić pozytywnie, przeczytajmy sobie może dobry komentarz o tym kebabie, bo musi być jakiś. I tu jest na przykład taki. Byłem w wielu miejscach, jadłem przeróżne kebaby, ale ten jest numerem jeden. I te wszystkie komentarze negatywne to pewnie hejterzy, a to będzie dobre. Zobaczymy. Gdzie? Mi się wydaje, że to właśnie z kebaba poleciało. To jest bardzo możliwe. Nie wygląda źle. Jestem nastawiony trochę negatywnie przez komentarze, które czytaliśmy, ale może jest smaczny. Kosztował 22 zł, czyli 10 zł droższy. Wielkościowo to jest małe, a jest dość spory. No miejsce nie jest zachęcające, ale może smak jest zachęcający. To co? Kto je? Nie ma opcji. Dawaj, papierkami dawaj, papierkami. Ale Jurek, dawaj. Tak? 3, 4.
Dobra. Przed werdyktem, czy ten najgorszy kebab rzeczywiście jest najgorszy i niejadalny, zróbmy miłą odskocznię i pojedźmy na wycieczkę do Lublina. Miasta, w którym o miejsce do parkowania było gorzej niż w Warszawie. Tylko wetu zaparkuj w tym Lublinie. Ale dlaczego Lublin? Ponieważ to właśnie tutaj umówiłem się na spotkanie z moim gościem specjalnym, który miał mi pomóc w przygotowaniu najdroższego kebaba w Polsce. No i tak, znacie mnie już nie od dziś i skończyło się na tym, że on go sam przygotował, a ja się po prostu przyglądałem. Ile będzie kosztował kebab i dlaczego akurat 1500 zł, to dowiecie się za chwilę właśnie. Najdroższy kebab, a jak najdroższe, to oczywiście jest ze mną Adi. Ale co w sumie ma najdroższy kebab do Adiego? Adi prowadzi kanał na YouTube Fox Gotuje, na którym gotuje. Wiem, nie spodziewaliście się. Ale czasem zdarzy mu się też tam zrobić na przykład najdroższe sushi, czy najdroższą carbonarę, czy burgera za jedyne 2500 zł. Wieńczymy czarną bułką pokrytą 24-karatowym złotem. Cech najdroższy kebab to tylko Adi. Odnośnik do jego kanału będziecie mieli na końcu, więc sobie kliknijcie, bo musicie koniecznie to zobaczyć. No i dzisiaj będzie najdroższy kebab. Adi, tylko jest jedna rzecz, o której muszę ci powiedzieć. Słucham. Ja nie potrafię gotować. Od czego zaczynam? Może spróbuj zgadnąć, co na twoje oko to jest? Nie domyślam, co to jest, bo Adi lubi bardzo mięso wagyu. To jest wagyu. Wagyu? Wagyu. Wagyu, 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 wagyu. Tylko ile to może kosztować? Mogę zgadnąć? Poczekaj, to jest... 150 zł? No, trochę więcej. 200. Więcej. 2,5 koła. Nie wiem, 400? No myślę, że około 500. 500? Tak bym strzelał. To jest roast beef 5 klasy A5, ale ten stek był jeszcze sezonowany przez 90 dni. To chyba będzie taki nietypowy kebab, nie? Bo chyba kebaba z Wagyu za 500 zł. Skarpetkowy zapach, przez to, że to jest właśnie. No właśnie suszone. Zapach jest dość taki. Tak, a Wagyu to efekty sezonowania, nie? Czyli tak jak masz te wędliny typu prosciutto i tak dalej. Mhm. Nie chciałem tutaj mówić, że coś jest źle, bo wiecie, 500 zł, a to zapach. Chciałem Adiemu tu w sucie mówić, ja co też... to za zapach. No, zobacz jak to się kroi, to jest jak masło, nie? No w dotyku w ogóle jest niesamowite, naprawdę. No jak nie mięso. 500 zł. Szczerze? Jakbym masło jadł trochę. No. Opór jest tak tłuste. Bo wiesz, jak to przyprawisz, obsmażysz sobie takie sześcianiki, to masz ten smak takiej wołowiny, krust ten taki fajny jest, jak obsmażysz, a w środku masz tą maślaność, tą czekoladowość. No ja to mówię, jakbyś czekoladę jadł. Warto też jeszcze powiedzieć, że ta deska do krojenia nie jest normalną deską, ponieważ... Użyjemy deski z rzadkiego czarnego dębu, mającego 4000 lat. Tak, więc jest bardzo, bardzo droga. Jak robić kebaba, to mięso drogie, deska droga, pomidory drogie. Możesz sobie zobaczyć, jak to pachnie. Pachnie bardzo drogo, uwierzcie mi. Używamy tłuszczu z Wagyu, tak? Tak. Przepraszam, Adi, ale zaleciało tak skarpetami. Kurna. Teraz będzie dymiło mocno, także... Będzie się działo. Pamiętajcie, nie chwal dnia przed zachodem słońca, bo my się jaramy, a może być... Klapa. Ale mięsko wygląda naprawdę dobrze, nie? To będzie tak smakowało, jak wygląda. Dobra, a gdzie mamy płatki złota, żeby obtoczyć tą... Wracamy to tu. Musi mieć ten kształt, wiesz, kolorowy, nie? Najdroższy kebab jest już gotowy. Mnijmy go na pół. Powiem wam, że no, wygląda nieziemsko. Ja wezmę mniejszy, bo jestem mniejszy. Dobrze, to jedzmy. Sprawdźmy, jak smakuje. Zrówką. Zrówką. Oby wyszło. Oby było dobre. No nie jadłem nigdy takiego mięsa, więc jeszcze w kebabie. Ja też. Ciężko jest zrobić bardzo chrupiące, nie przeciągnąć, to cały czas płynie. Smażysz, 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 no dalej płynie. Ale w kebabie to nie ma znaczenia, bo tutaj nie robisz medium rare'a. Nie wiem, co ci powiedzieć, no zrobiłeś coś naprawdę niesamowitego. Jak byś opisał smak? No rozpływa się po prostu, jest takie... Czekajcie, ja to smażę te zostałe dwa kawałki. Jakby ktoś pytał, czy smakowało. Właśnie, a gdyby ktoś pytał, czy najgorszy kebab smakował, to wróćmy do niego. I co? Słucha, ale nie jakieś tragiczne, ale... Ja ogólnie jestem ciekaw, bo wygląda bardzo dobrze, w sensie... Najbardziej zwykły kebab.